Cześć kochani, kochane, cześć wszystkim, witajcie na kanale Czekamy na dwie kreski. No to grudzień, miało być 8 filmików w grudniu. Jeszcze będą, jeszcze nawet nie jest 10. Mam czas, ale miały być trochę częściej, miały być o specyficznej tematyce. Znaczy o specyficznych tematach. Na specyficzne tematy. Więc wrzuciłam pierwszy filmik, zapowiadając wam, co będzie, co się będzie działo, i ucichłam na tydzień. Ucichłam na tydzień, bo co się nie obyło, nie obeszło bez pytań od was na Instagramie, co się stało, gdzie jestem i dlaczego jednak nie ma filmików. Otóż zdarzyło się kilka rzeczy, o nie wszystkich chcę mówić, ale grudzień niejako. Niejako jakby rok był z dupy, to i grudzień musi być taki do końca. Niecałe 2 miesiące temu zmieniłam pracę. Odeszłam z mojej poprzedniej firmy i zaczęłam nową pracę, no, w tym samym zawodzie, na tej samej pozycji, za lepszą kasę. Zaczęłam nową pracę i zaczęłam tą pracę razem z moją menadżerką. I tak tutaj, wytłumaczyć pewne rzeczy. Ja i moja menadżerka pracujemy razem on and off od jakichś 5 lat, 4-5 lat. Kiedy ja byłam w swojej pierwszej firmie jako koordynator, to ona została po kilku miesiącach menadżerem, ona potem po roku odeszła, a ja zostałam przez kilka miesięcy, po czym ja odeszłam po kilku miesiącach, no po 6 miesiącach mniej więcej, czy 7 po niej ja odeszłam z tego biura i zastanawiałam się, co dalej, kiedy ona do mnie zadzwoniła i zaproponowała mi pracę, żeby z nią znowu pracować. A ja nie szukałam wtedy pracy w biurze, nie chciałam wracać do biura, chciałam zostać na pozycji opiekunki. No ale nakręciła mnie, namówiła i ona mnie tak, jak ona od kiedy odeszła z tamtego biura, to ona mnie namawiała kilkukrotnie, żebym podążyła jej śladem. No ale jakoś nie chciałam wtedy zmieniać pracy. Po czym ona właśnie, kiedy ja już odeszłam z biura, pracowałam jako opiekunka przez kilka miesięcy, znowu się ze mną skontaktowała i zaproponowała mi pracę, która brzmiała naprawdę świetnie, bo była blisko domu, znowu za dość okej pensję, nie jakąś super, ale okej, i na tej samej pozycji, ale tam z innymi benefitami, takimi jak bonusy i tym podobne. Więc się zdecydowałam i pracowałyśmy razem przez ostatnie 2 lata. Ja najpierw pracowałam tam w tej firmie jako koordynatorka, później jako client manager, menadżer od spraw klientów, coś w tym stylu. Kiedyś wam nagram filmik o tym właśnie, jak wygląda praca opiekunki, menadżera klientów, asystenta menadżera i zastępcy i tego wszystkiego, bo przerobiłam prawie wszystkie fuchy w tym biznesie. Więc wam, ja uwielbiam moją menadżerkę, jest ona cudowną kobietą. Przyjaźnimy się poza pracą, przyjaźnimy się, chodzimy razem, nie wiem, do kina na drinki. Jest jedną z osób, które uwielbiam najbardziej na świecie. Ona była też niesamowitym wsparciem, kiedy odszedł mój tata. I to też inna już historia. W każdym razie uwielbiam z nią pracować. I kiedy w odeszliśmy w październiku, czyli od września do sierpnia do lipca. Jak w lipcu mniej więcej postanowiła ona odejść z naszej ostatniej pracy. W firmie nie mogłyśmy nic zarzucić, znaczy ja nie mogłam nic zarzucić. Ona jako menadżer miała pewne innego rodzaju problemy i dlatego zdecydowała się odejść. Ale pracowałyśmy też w okropnym biurze, gdzie poza 2 osobami, naszą koleżanką z Rumunii i koleżanką z Cypru, pracowałyśmy po prostu z najgorszym
elementem, jaki można sobie wyobrazić. I jak wiecie, ja tutaj mieszkam od 13 lat i ludzi spotkałam z wielu krajów, jak wiele razy mówiłam, ale Anglicy są bardzo fałszywi. W takim sensie, że w twarz ci będą się... Ja wiem, że to jest też w Polsce i w każdym innym kraju, ale u Anglików to jest... W żadnym innym kraju nie widziałam tego do tego stopnia. Ale czy u ludzi z każdego innego kraju nie widziałam tego do tego stopnia. I w naszym ostatnim biurze właśnie miałyśmy dwie osoby, które całkowicie zniszczyły atmosferę, zniszczyły jakąkolwiek pracę zespołową. No po prostu było strasznie. Ja się nie otaczam w moim życiu prywatnym negatywnymi ludźmi i nie lubię też pracować z takimi ludźmi, ponieważ taka negatywna energia bardzo sprawia, że moja energia robi się negatywna, że ja tracę i zapał do pracy i tracę ochotę bycia tam, gdzie pracuję. I po prostu bardzo mnie to męczy. Męczy mnie bardziej niż jakaś praca fizyczna, a ja pracę fizyczną też przerabiałam, uwierzcie mi. Męczy mnie bardziej niż praca fizyczna, męczy mnie bardziej niż użeranie się z jakimiś trudnymi klientami. Naprawdę, no po prostu ja nie potrafię pracować w takich zespołach, ponieważ, tak jak mówię, męczy mnie to. I jak moja szefowa złożyła wypowiedzenie, to ja już, zanim ona złożyła to wypowiedzenie, to ja już wiedziałam, że moja kariera w tej firmie się kończy. Kończyła się dlatego, że A, no właśnie przez tą negatywną energię, a B, przez to, że ja mam takie coś, że kiedy już zaczynam nową pracę i jest dużo w niej, żeby się nauczyć, to jestem podekscytowana, cała szczęśliwa, naprawdę, Jezus Maria, uwielbiam się uczyć nowych rzeczy. I kiedy już się wszystkiego nauczę i kiedy już wszystko mam ogarnięte i kiedy wszystko działa tak, jak powinno i nie mam już żadnego wyzwania przed sobą, to zaczyna mnie ta praca nudzić. Ja dalej daję z siebie 100%, ale nie mam już satysfakcji z tej pracy. I ja już od pewnego czasu nie miałam satysfakcji z tej pracy, nie cieszyła mnie jakoś bardzo mocno, nawet jakieś tam mega sukcesy, nawet to, że przez ostatnie 12 miesięcy tam naprawdę wrzucaliśmy spoko bonusy, bo miałyśmy, nie wiem, kurczę, co 3 miesiące, kwartały, kiedy, nie wiem, ostatni kwartał, w którym ja dostałam bonusa, to dostałam prawie 2000 funtów bonusa, gdzie to naprawdę, nawet na angielskie standardy, to jest bardzo dużo, nie tylko przeliczając to na polskie, więc niejako to były jakieś tam fajne rzeczy, które można by powiedzieć, a zostanę, aczkolwiek już mnie nie, to nie kręciło, nie rajcowało. I też wiedziałam, że jest to firma, w której nie mam szans na rozwoju, na rozwój, bo... No zdobyłam już najwyższy poziom tak naprawdę, który mogłam zdobyć. Ta firma nie miała pozycji asystenta menadżera, menadżera zmiany, znaczy, to nie jest nazwa menadżer zmiany, po prostu mówię, jakby to przetłumaczyć na polskie, no po prostu nie było już opcji awansu, nie było też nawet opcji tego, żebym za rok czy dwa mogła zostać menadżerem, ponieważ więcej filii się zamykało, niż nie otwierały się żadne, zamykały się filie, zmieniały się one w huby, gdzie 3 czy 4 filie były w jednym biurze. Nasze biuro wiedziałam, że nie zostanie zamknięte, ponieważ byliśmy jedynym biurem na całe południowe wybrzeże, że poza nami było tam jakieś biuro w Londynie i potem wszystko szło w górę, więc wiedziałam, że nasze biuro się nie zamknie, ale też wiedziałam, że nie mam opcji awansu w tej firmie. A ja od roku niecałego robię swój kurs menadżerski, po którym będę już wykwalifikowanym menadżerem, który może pracować prowadząc filię bez wsparcia. Taki też jest mój plan, takie jest moje marzenie, to właśnie chciałabym robić w przyszłości, być menadżerem i wiedziałam właśnie, że w tej firmie nie ma takiej opcji. Poza tym jest to korporacja. W korporacji człowiek traktowany jest... Ja wiem, że ludziom się korporacja kojarzy właśnie z takim, nie wiem, jakimś biurem reklamowym, księgowości, nie wiem, marketingu i takich rzeczy. Ale są też firmy, które zajmują się opieką nad ludźmi i które są korporacjami. Gdzie tak naprawdę liczy się to, ilu zrobimy klientów, ile kasy, ile tego wszystkiego. I naprawdę uwierzcie mi, że... Wiele zawodów, w których się nie spodziewacie, że są korpo, jednak są. No i taka właśnie też była moja ostatnia firma.
I kiedy moja szefowa zużyła to wymówienie, a no to ja sobie powiedziałam, zostanę pewnie jeszcze z parę miesięcy, ponieważ kończę właśnie ten kurs, nie chciałam zmieniać pracy zanim skończę ten kurs. Ale to właśnie będzie taki już, to już ostatni moment. No i w dniu, w którym moja szefowa złożyła wypowiedzenie, powiedziała mi, ale ty się nie martw, bo idziesz ze mną. Więc ja stwierdziłam, nie rób mi tego po raz kolejny. Wypracowałyśmy już razem wcześniej, ściągnęłaś mnie tutaj na 2 lata, bo 2 lata już pracowałyśmy razem w tej firmie. Ja mówię, jeżeli z tobą znowu gdzieś przejdę, to już naprawdę będzie już nasz ostatni raz, ponieważ ja jestem, tak jak mówię, gotowa na wyższe pozycje, a mało firm, w których my szukałyśmy pracy obie, ma pozycję asystenta menadżera, czy właśnie junior menadżera, więc wiedziałam, że to będzie już czas na moje, że tak powiem, rozstanie z nią. No ale stwierdziłam, że zobaczymy, co z tego będzie. No i zgodziłam się pojechać na rozmowę o pracę z właścicielką firmy, która przebiegła po prostu niesamowicie. W życiu nie miałam takiej rozmowy o pracy, bo na tej rozmowie nie zadano mi ani jednego pytania naprawdę, które mogłoby zweryfikować, co potrafię, co tak naprawdę jest, rzadko się zdarza. Ta firma, takim głównym powodem, dlaczego było to gdzieś dosyć kuszące i inne, bo nie jest to super duża korporacja. Firma, którą zarządzają, nie wiem, ludzie, którzy po prostu są na, jest 20 szczebli menadżerskich nade mną i tak naprawdę nikogo, wszyscy mają tak naprawdę w dupie człowieka, którym się opiekujemy, ponieważ no do nikogo z nas, z tego szeregu właśnie menadżerskiego ta firma należy. Każdy dostaje gdzieś tam pensję. No i, a ja jestem bardzo, ja mam tą właśnie naturę opiekuna w głowie, jako że pracowałam jako opiekunka przez wiele lat, że przez wiele lat pracuję w tym zawodzie przez wiele lat, to dla mnie liczy się człowiek, liczy się klient. No i spotkałam się z tą właścicielką, którą moja szefowa już znała. Ta właścicielka znała mnie z historii, ponieważ z nią pracuje jako pielęgniarka kobieta, która pracowała z nami wcześniej, ze mną i z moją szefową, właśnie w tej pracy, którą zostawiłam 2 miesiące temu. I ona właśnie powiedziała tej szefowej, że jeżeli zatrudnia moją szefową, to musi koniecznie zatrudnić temu też mnie, bo ja jestem właśnie taka super, że potrafię zrobić to, to. Ze mną jest tak, że ja pracę zwykle dostaję. Jeszcze nie miałam takiej pracy, w której weszłam i nie byłoby właśnie problemu. Ja zwykle dostaję pracę, moją pierwszą pracę, którą dostałam w biurze, jak właśnie, jeżeli chodzi o ten zawód, to było po prostu masakra totalna, był rozpizdziel i w 6 miesięcy to wszystko zdołałam ogarnąć, uporządkować, że wszystkie wizyty były pokryte, więcej mieliśmy klientów, zarabialiśmy dużo więcej kasy. Kiedy moja szefowa mnie zaczepiła właśnie o tą drugą pracę, to też strefa, którą się miałam zajmować niejako, czy dziedzina, to był po prostu tak rozpiszczone, że po prostu chciało się płakać. Nikt nie wiedział, co z tym zrobić, i ja w przeciągu 6 miesięcy to wszystko ogarnęłam. No i niejako teraz właśnie ta trzecia praca to było tak. Mówię, jak bardzo jest źle, jak to jest rozpiszczone, co muszę zrobić. Bo nie chcę, tak naprawdę nie mam już siły na kolejne zadanie, kiedy przez 6 miesięcy muszę się użerać, męczyć jakoś mega strasznie, bo nikomuś, kto był tam przede mną, się nie chciało. No i właśnie poszłam na tą rozmowę i ta właścicielka mówi w ogóle na dzień dobry, ona mnie, ja w ogóle wyciągnęłam rękę, jak każdy normalny człowiek na kogoś, kogo nie zna, i ona mnie przytuliła, mówi, proszę, 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 przyjdź dla mnie pracować. Po czym siadłyśmy, wypiliśmy kawę, no i ona mi przez 25 minut opowiadała o tym właśnie, o sobie, o swojej karierze, jaka jest jej firma, jaki jest etos jej firmy. No i brzmiało to naprawdę świetnie. Właśnie, że jest to firma, którą ma ktoś prywatny, że ta firma ma tylko 3 filie, nie ma 10 dyrektorów, poddyrektorów, menadżerów, jest po prostu bardzo fajna struktura. Tak, jest gdzieś tam rozpiszczone pewne rzeczy, którymi się będę musiała zająć, no ale nic w porównaniu do tego, czym się zajmowałam wcześniej. Jak dla takiego wyjaśnienia, ja jestem przyzwyczajona koordynować ponad 1000 godzin opieki tygodniowo. Czyli wyobraźcie sobie, ilu klientów. Ja tutaj mówię o na przykład około setki opiekunów i 200-300 klienta.
tego jestem przyzwyczajona na tygodniowych, że tak powiem, standardach, a jednak ta właśnie nowa praca to miało być 10-12 klientów, nawet nie ćwierć tego, czego jestem przyzwyczajona, więc nie challenge dla mnie żaden. Kwestia, nie wiem, pensja była fajna. Godzinę dojazdu do pracy w jedną stronę, ale dojazdy zapłacone, zapewnione właśnie przez nich. No i więc kiedy moja szefowa spytała się mnie, czy się z nią znowu przeniosę, to stwierdziłam, czemu nie. No i tak jak mówię, wiedziałyśmy, że to będzie nasz ostatni przystanek razem. Ale nie spodziewałam się, że będzie to bardzo krótki przystanek. Jezus, już gadam prawie 15, 16 minut, a miało to być takie 5-minutowe, dlaczego mnie nie ma na YouTubie. We wtorek moja szefowa została zwolniona z pracy po 1,5 miesiąca. Było to bardzo, znaczy... Ja nie chcę dużo mówić o tej mojej obecnej pracy, ale to wszystko... Ja mam zwykle bardzo dobre przeczucia, jeśli chodzi o ludzi. Jeżeli ktoś mi daje negatywne... Jeżeli od pierwszego wrażenia mam takie negatywne wibracje, to wiem, że ta osoba nie jest fajna, nie jest spoko i nie chcę z nią mieć ani przyjaźni, ani pracy, ani nic z tych rzeczy. No i właśnie moja właścicielka firmy, w której pracuję, nie dała mi takiego... tej wibracji. Bardzo była pozytywna, bardzo spoko. Sprzedała mi tą pracę po prostu jak coś, co spadło mi z nieba. A bardzo szybko zauważyłyśmy z moją szefową, że ta firma to nie jest to, co myślałyśmy, że jest, że pracują w bardzo staroświecki sposób. Ja jestem przyzwyczajona pracować bez papierów, czyli wszystko jest na komputerze, wszystkie dane, wszystkie dokumenty, wszystko jest w komputerze, nie trzymania, nie wiem, papierowych folderów w biurze. No to jest tylko taki jeden przykład. No po prostu bardzo mają przestarzałe metody i rekrutacji, i treningu, i wszystkiego to, czym ja się zwykle zajmuję. Mają też bardzo niskie... niskie ceny, które kasują klientów i też mało płacą, więc rekrutacja będzie ciężka. W każdym razie tak z dnia na dzień się coraz więcej było takich negatywnych rzeczy i obie z moją szefową powiedziałyśmy sobie, że to nie będzie przystanek na długo, że będzie trzeba tą pracę szybko zmienić. Ja dałam sobie do lutego, bo w lutym właśnie kończę mój kurs. I ona stwierdziła, że zostanie mniej więcej tyle samo co ja, może trochę dłużej. No, po czym no 2 tygodnie temu pojechała na urlop, a we wtorek wróciła pierwszy dzień do pracy i podziękowano jej za współpracę. Kiedy podziękowano jej za współpracę i poszła do domu, to ja tam siedziałam czekając, żeby się za chwilę dowiedzieć, że pewnie zaraz mnie też wywalą. Co jednak było, znaczy powiedziano mi całkiem coś przeciwnego tego, czego się spodziewałam. Nie dość, że nie powiedziano mi, że mnie zwolnią, to powiedziano mi, że są jakoś mega ze mnie zadowoleni, że oni po prostu nie mieli takiego klienta, menadżera spraw klientów nigdy w tej chwili, że to, co zrobiłam przez ostatnie 1,5 miesiąca jest super, że oni chcą strasznie, żebym z nimi została, ale wiedzą, że to będzie dla mnie ciężki okres, ponieważ no, przyjaźnimy się z moją szefową, przeszłyśmy razem. I że na to, żeby jeszcze mnie tak tym wszystkim dobić, to jeżeli zostaniesz z nami, to za 12 miesięcy otwieramy kolejną filię w twoim mieście, czyli skończyłyby się dojazdy i zostaniesz menadżerem tej filii. No normalny człowiek w normalnej sytuacji, dowiadując się za 12 miesięcy, twoja pensja się podwoi, twoje... dostaniesz swoją pracę marzeń. Normalny człowiek by podskoczył, bardzo się cieszył, no ale ja nie jestem normalna, jak wiecie, więc... No po pierwsze, bardzo mnie zabolało to, jak potraktowano moją szefową, bo tak naprawdę nie miała szansy się sprawdzić, pokazać, wykazać to, jakim menadżerem jest. To się łączy z faktem, że nie miała...
autoryzacji, że tak powiem, na zrobienie pewnych rzeczy. Więc to, że ją zwolniono na podstawie tego, że się nie wykazała, że była bardzo negatywna na. Sorry, wypowiadając się na sprawach, jak ta firma działa, że była bardzo nieprzyjemna. Moja szefowa jest jak. Jak jest w Polsce coś do jedzenia, co się kocha albo nienawidzi? W Anglii jest Marmite. Nie wiem, jak ćwigła z chrzanem, tak? Niektórzy uwielbiają ćwigłę z chrzanem, niektórzy, tak jak ja, nie mogą jej znieść. Moja szefowa jest jak ćwigła z chrzanem. I albo się ją uwielbia, albo się jej nienawidzi. Nie ma z nią po prostu pośrodku. No, nie ma. No, tak po prostu taka jest, że nie ma. No i niejako wszyscy w tej firmie mieli taką właśnie reakcję na nią, jak ten Marmite. No i ten wtorek był dla mnie, jakby mi ktoś strzelił w pysk, bo jedyną osobą, która sprawiała, że się potrafiłam przemęczyć przez ostatnie 1,5 miesiąca w tej pracy, była ona. Jedyna osoba, z którą mogłam porozmawiać na temat tego, jak bardzo jestem na mnie zadowolona, nieszczęśliwa i to wszystko, to była ona. Jedyną osobą tam, której ufałam, była ona i po prostu straciłam grunt pod nogami we wtorek. Po prostu straciłam jakąkolwiek nadzieję, że nie wiem, ta praca się jednak okaże spoko, że pomyślałam, że przez ostatnie 1,5 miesiąca, że razem stworzymy coś fajnego w tej firmie, no jednak nie. I jeszcze właśnie, żeby mnie tak przybić tym wszystkim, to wiemy, że po prostu nas w tej chwili nienawidzisz, ale jak zostaniesz, to za rok dostaniesz swoją pracę marzeń. No po prostu, kiedy ktoś ci mówi, że za 12 miesięcy dostaniesz dokładnie to, o czym marzysz od kilku lat, i to, na co jesteś gotowa, i to, co wiesz, w czym się sprawdzisz i będziesz świetna, bo ja mam doświadczenie już przez 7 miesięcy prowadzenia filii bez menadżera, o czym w innym filmiku. I niejako właśnie dostałam. Ostatnie kilka dni było bardzo ciężkie. Dobrze, że właśnie ja miałam czwartek, piątek, sobotę, niedzielę wolną w tym tygodniu, bo musiałam wykorzystać urlop. Więc dobrze, że to miałam, bo chyba bym po prostu, nie wiem, dostała na głowę, zwariowała i nie wiem co jeszcze. Dlatego właśnie byłam cicho na Instagramie i tutaj na YouTubie przez ostatnie kilka dni, no bo. No tak jak mówię, no straciłam grunt pod nogami, straciłam osobę. Mega ufam, którą uwielbiam, z którą mi się świetnie pracuje, o której nauczyłam się więcej niż od kogokolwiek innego w swoim życiu. No i niejako właśnie dodatkowo dostałam, nie wiem, postawiona przed taką decyzją, czy jeżeli zostanę, to dostanę właśnie do czego to, o czym marzę. No i ja wiem, że to jest 12 miesięcy, dużo się może wydarzyć, wiele zmienić. Ja już teraz wiem, że ja tam nie zostanę na dłuższą metę i to właśnie, że zaproponowano mi zostanie menadżerem, to po prostu nie zrobiło na mnie absolutnie żadnego wrażenia, poza tym negatywnym. Kiedy właścicielka powiedziała mi, że ona widzi mnie jako dużą część swojego, znaczy ważną część swojego zespołu, właśnie, że wiele już poprawiłam, naprawiłam, wiele moich pomysłów zostało zaakceptowanych i użytych teraz jako wzór dla innych filii. To tak z jednej strony, wiecie, jest fajne uczucie, a z drugiej strony, kiedy ktoś mi mówi, że za 12 miesięcy chce, żeby została moim menadżerem, a godzinę wcześniej wywalił mojego menadżera, no to moją odpowiedzią było, że ja nie wiem, czy ja chcę tutaj pracować za 12 miesięcy i być menadżerem dla twojej firmy po tym, jak twój poprzedni menadżer został potraktowany. Także tyle u mnie. Ja wiem, że w ogóle, jeżeli jesteście tutaj 25 minut, to w ogóle dziękuję Wam. Dlatego byłam cicho, bo no trochę mi się porozwalało. Ja wiem, że niektórzy pomyślą, że praca to nie wszystko, że nie powinnam się tym przejmować, że nie wiem, że pracować będę z różnymi innymi menadżerami w przyszłości, będzie ok. Wiem, że będzie. Po prostu nie spodziewałam się czegoś takiego. No i okropnie to robi przykro, kiedy ktoś wylatuje z pracy 3 tygodnie przed świętami.
Zwłaszcza, że ten ktoś zaczął tą pracę 1,5 miesiąca temu. Była na urlopie w Ameryce ze swoją rodziną i w oczy się wydała kasy, myśląc, że pod koniec miesiąca wejdzie pensja na jej konto, która nie wejdzie. Tak. Jeżeli chcecie mi napisać, co byście zrobiły, czy byście zostały na dłużej, czy byście zostały do lutego, żeby skończyć tą szkołę, czy żeby odeszłybyście, dajcie znać. Może mi jakoś pomożecie, ale na razie, tak jak mówię, jestem porozwalana. Trochę nie wiem, co dalej robić. Ale wracam na Vlogmas. Zobaczycie pewnie mnie w tym samym stroju i z tym samym potarganym włosem w następnych kilku filmikach, bo myślę, że jako, że dzisiaj mnie jak wena dopadła, to nagram wam kilka na zapas. W razie czego, jeżeli 2 tygodnie następne będą jakoś mega kijowe. Filmiki o jedzeniu i tym podobnych będą. Jedzie mój mąż jutro na zakupy do nigeryjskiego sklepu kupić kilka produktów, żebym wam mogła ugotować przepis na kilka właśnie z tych naszych potraw. Także nadchodzą, nie myślcie sobie, że zapomniałam, ale na razie myślę, nagram wam ze 2, może 3 jakieś story time, żebym wam mogła wrzucić te grudniowe filmiki, tak jak obiecałam. Dzięki, że jesteście. Jeżeli wytrzymałyście 26 minut, to dziękuję. Kocham was bardzo za to. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy i trafiliście przypadkiem, to chciałabym powiedzieć, że nie wszystkie moje filmiki są takie, ale jednak większość jest, bo po prostu lubię siedzieć i sobie ględzić do kamery. Dzięki, pa. Vlogmas number 2 nagrany.